Don't break the web. Idea słuszna, idea, z którą chciałbyś powalczyć, czy wydaje ci się, że internet wymaga jakiegoś resetu, czy to jest w ogóle możliwe? Co sądzisz po takim temacie? Nie wymaga i nie jest to możliwe. I nie miejmy nadziei, że się to nie stanie. Ale też to nie jest nam zupełnie potrzebne już teraz. To znaczy, jakby nie... Z punktu widzenia... powiedzmy troszkę, o co chodzi, no nie? Czy właściwie jest ta idea, jakbyś mógł tak nakreślić, jakby do czego dążą promotorzy takiego podejścia? Tak, nawet chyba z 2 tygodnie temu pojawił się taki dosyć popularny artykuł na ten temat, którym gość proponował po prostu, żeby stworzyć scenariusze od nowa. I tam było kilka założeń, że one po pierwsze nie będą w ogóle kompatybilne z tym, co mamy teraz. To jest mus. No i od tego wychodzi nam kilka kolejnych punktów. Czyli jakbyśmy mieli tworzyć aplikację strony zupełnie na nowo, w innej technologii, która by nie działała, powiedzmy, w starych przeglądarkach. Przykładowo. I czemu mówię, że to jest tam niepotrzebne? To nie wiem, jeszcze parę, może paręnaście lat temu to byłoby może przydatne, ale dzisiaj wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia, bo mamy właśnie wspomnianego Babela, mamy TypeScript, mamy masę innych języków, które możemy kompilować do JavaScriptu i JS-a możemy traktować jak taki typowy assembler, tak jak wspomniałeś. Więc my możemy sobie pisać, używając nowoczesnych standardów, wszystkiego, co nam się podoba i tak dalej, a to będzie działało we wszystkich starych przeglądarkach. I to jest, wydaje mi się, piękne. Dokładnie tak samo jest zresztą z innymi rzeczami, nie tylko z JavaScriptem, ale też z jakimiś tam elementami HTML-owymi czy CSS-owymi właściwościami, że możemy przecież polifilować bardzo dużo z nich, nie martwić się w ogóle tym, że coś może nie działać. Nie widzę za bardzo zysku z punktu widzenia użytkowników, to absolutnie żadnego. Z punktu widzenia programistów też nie. Ciężko mi dostrzec ten zysk, który miałby wyjść z tego popsucia internetu. Jedyny zysk, który widzę, to jest z punktu widzenia dostawców przeglądarek, bo oni by mogli znacznie uprościć swój kod. I to jest prawda. Dzisiaj, żeby napisać jakąś przeglądarkę, która działa tak jak zgodnie ze standardem, to są lata pracy i lata implementowania jakichś naleciałości historycznych quirków, tak. To prawda. Ale z punktu widzenia użytkowników i programistów nie widzę sensu. Okej, czyli powiedzielibyśmy, że dopóki coś się kompiluje do JS-a, do ES5, a w zasadzie wszystko, o czym tutaj mówimy, gdzieś tam na końcu się kompiluje do tego JS-a, to damy radę, tak? To znaczy rewolucji nam nie potrzeba, tylko świadomej ewolucji. Troszkę w tą stronę byśmy powiedzieli, tak? Też tak myślę. No to tak, jeszcze szczególnie teraz, że teraz to WebAssembly wchodzi. To będzie ciekawy okres kompilowania, nie wiem, C++-a do WebAssembly, żeby krytyczna część aplikacji mogła uzyskać niesamowitą wydajność na komputerze użytkownika w przeglądarce.